Iwonna, co powiesz na mały teścik? Okej. Okay. Może być? Może być, no. Dobrze, to czy coś ci to mówi? Lok regar, nogal. Nie. Nic. Dobrze, to może to. Za Dum Hamera! Nic. To może ta staje toszczę. Dabu. Nie. No to to ci musi coś powiedzieć? Ostrze mrozu jest głodne. Tu nie chodzi o obrożoną pizzę, którą jedliśmy przed chwilą. Dobrze, jak sami widzicie, Iwona jest idealnym korecenzentem recenzji Small World World of Warcraft, ponieważ jak sami widzicie, niewiele jej mówią od z uniwersum Warcraft'a. Takie są dziwne. Takie są dziwne. Takie mogłabym wydawać, jak jestem głodna. Dokładnie. No, więc to były, to były cytaty z polskiej wersji Warcraft 3. Więc troszeczkę szukałem, bo to nie było zwowa. Nie mogło być zwoła, ponieważ WOW nigdy nie wyszedł po polsku. Więc cóż, troszkę oszukiwałem, ale to chyba nic. To Więc... nie, 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 nie pomylę się, jeśli stwierdzę, że o Wowie nie wiesz jakoś bardzo dużo. Mm, nie. Tak, czyli idealnie. Ja wiem trochę, ty nie wiesz nic. Możemy recenzować Small World of Warcraft na dwa głosy, czyli głos Adama i... Iwony. Czyli pełnej pary. No i jak sami już słyszeliście, będziemy dzisiaj rozmawiać o Small World of... Warcraft, mhm. czyli najnowszej odsłonie cyklu, który jest z nam już od o, dawna, dawna, prawda? Tak, od samego początku właściwie. Dokładnie, kupiliśmy go jeszcze w tej takiej małej hurtowni Rudzie Śluński mhm. <laughs> I, i bardzo się nam spodobał podstawowy Small World, prawda? Tak, tak, Zbieraliśmy to... bardzo dużo w Small World I w późniejszej części też, mhm. bo Small World, podobnie jak seria World of Warcraft, ma już masę, masę dodatków. WoW... No, underground na przykład. O, o tak, bardzo, 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 lubię Underground. Będziemy o tym wspominać swoją drogą mm -hmm. tutaj o Underground Small Ale wracając jeszcze na chwileczkę do WOWA, e, no jest to gra MMO, tak? Czyli mm -hmm. gra multiplayer online RPG, gdzie gracze wcielają się w fantastyczne rasy, wykonują zadania, dołączają do jakichś różnych gildii, mają jakieś takie bardzo długie, długie rajdy, tak zwane, gdzie biją bossy. Tam bosów, zdobywają doświadczenie, awansują, mają różne profesje. No cuda, wianki, niesamowity świat. I troszeczkę w tym świecie czasu spędziłem. Do dziś e, bardzo miło wspominam pierwsze, e, pierwsze godziny, jak oni umarły. Moja, moja, nie, moja ulubiona klasa było? postaci. Było bardzo fajnie, było mega klimatycznie. Eee, grałem w sumie w podstawkę i dodatek, chyba ten pierwszy. Potem wróciłem troszkę przy kataklizmie, więc troszeczkę pograłem, ale jakoś tam specjalnym mistrzem lore, czyli tej tła fabularnego wowa nie jestem. I bardzo mnie cieszy, że wychodzi teraz bardzo fajne opracowanie. Eee, World of Warcraft Kronika się to nazywa, czy Warcraft Kronika, który jest takim jakby kronikarskim opra opracowaniem całej fabuły m, tego świata. Mhm. Od powstania świata Warcrafta. Eee, aż przez pierwszą część, drugą część gry, trzecią, World of Warcraft i bardzo mi się to podoba, bo mogę teraz sobie spokojnie, nie grając, poczytać o tym, co mnie najbardziej interesowało zawsze w czyli fabuła. Mhm. Bo niestety nigdy się nie zna znalazło na tyle chętnych osób, żeby grać. Mhm. <laughs> więc, więc zazwyczaj to głównie grałem dla fabuły i biegałem solo i dziki biłem. No więc to jest moja wspaniała przygoda z, z World of Warcraft. Wszystkich ośmiu dodatków nie sprawdziłem, ale co nieco wiem, więc cieszyłem się, że będzie można w tym uniwersum się zanurzyć również planszowo, mhm. bo o czym e, może kiedyś wspominaliśmy, zazwyczaj e, nie mówimy o tym e, w kontekście naszej pierwszej planszówki, bo naszą pierwszą wspólną planszówką był Arkham Horror. Tak, tak czyli Horror w Arkham. ale nie była to moja pierwsza planszówka nowoczesna, ponieważ moją pierwszą nowoczesną planszówką, niewspólną, był właśnie World of Warcraft gra planszowa i to była gra kupiona właśnie pod wpływem sentymentu i grania w Warcrafta, wtedy jeszcze w niego grałem i bardzo mi się ta gra podobała jako, jako planszówka ale wiele osób zawsze tak sugeruje, że wyjdzie gra z tematem komputerowym, na pewno zachęci wiele osób do grania w planszówki, no ja jestem najlepszym przykładem na to, że tak nie zawsze jest bo ja kupiłem sobie grę na podstawie WoWa, żeby grać w grę na podstawie WoWa jest przede wszystkim dlatego, że to jest owowie i zupełnie mm -hmm. mnie nie interesowało, żeby szukać innych gier planszowych. Więc tutaj bym się tak nie zapędzał w tych zamiarach, że a może World of Warcraft przyciągnie do plaszówek to graczy, bo jeśli przyciągnie do Wowa, to niekoniecznie do planszówek. Mm -hmm. Tak nie musi być. To tak, taki, taka dygresja na, na, na własnym przykładzie. No, ale przejdźmy już do rzeczy, bo my tutaj możemy długo w dygresję wchodzić w owowę i wspominać, że ja bym mógł wspominać długo moje. Przygody w Owie, ale to nie o to chodzi, bo to ja nikogo nie tym Nie mam z nikogo, dużo I, ona, I ona tu patrzy ja z miną takiego smutnego Jamnika. Co ja Czekam, mam powiedzieć? Kiedy coś tu się będzie działo? Sad Pandaren, że tak no. powiem. No, więc przechodzimy dalej. Przechodzimy już sobie do, e, do Smallworda, mhm. czyli bardziej do tej części planszówkowej, gdzie będziesz mogła coś powiedzieć. Tak. No, no. no więc. Smartword. kto wydał w Polsce Smallworda? Pytanie za 100 punktów. Mm, tylko kojarzy ten Days of Wonder, ale to jest. To jest dalekie skojarzenie. Rebel.pl oczywiście A. polska wersja. No, e, Days of Wonder wydawca oryginalny i Rebel wydawca polski, mm -hmm. prawda? No i niech właśnie. Tak będzie. Niech tak będzie. I właśnie polską wersję mieliśmy okazję sprawdzić, co było mm. dla mnie takim dość też ciekawym doświadczeniem. Kontekście znowu mojej historii z World of Warcraft, ponieważ ja nigdy nie miałem do czynienia z polskimi wersjami y, tych wszystkich no raz na śmierć. się przy niektórych nazwach, no tak. że są takie mało. No jakoś pierwszy raz y, sobie gdzieś tam uzmysławiałem, że przecież Forsaken, mhm. y, czyli ci nie umarli z WOWA, to są porzuceni po polsku. Zawsze mhm. oni gdzieś tam w mojej głowie byli jako po prostu Forsaken, tak? Mhm. I nie tłumaczyłem sobie tego gdzieś tam w głowie. Tak samo krwawe elfy, czy tam jakieś tam y, inne nazwy e, typowo WoWowe, mhm. e, no średnio mi się kojarzyły z polskimi, e, z polskimi odpowiednikami. Na szczęście większość jednak e, brzmi podobnie. Tak, bo mamy Ludów, mamy orki, gnomy, e, tak, ludzi, a inne nazwy są bardzo podobne po angielsku i polsku, więc myślę, że dla fanów WoWa nie będzie to problem, poza jakimiś tam drobiazgami, żeby się e, dobrze bawić przy polskiej wersji, absolutnie. I co ta polska, co ta planszówkowa wersja e, Small World World of Warcraft ciekawego niesie? Bo nowe, niesie to rzeczy. Nowe fajne rasy. Tak, nowe fajne rasy. To jest taka, powiedziałbym, podstawowa rzecz, którą, na którą się I zwraca mapki. uwagę. I mapki, tak. Mapka jest specyficzna, bo jest tym razem podzielona. Mhm. Jak pamiętacie, większość dodatków czy tam podstawek do Small World e, nie mhm. of Warcraft, czyli tych zwykłych miała planszę zwykłą, tak, taką składaną planszę, jak to w planszówkach. Tak, a tu mamy takie wyspy. Tak, tu są wyspy, które no, pasują też do klimatu WoWa, bo tam też ten świat jest rozbity tak troszeczkę przez mm -hmm. taki kataklizm. E, więc mamy właśnie takie wyspy i to wpływa w pewnym sensie na rozgrywkę, mm -hmm. o czym będziemy za chwileczkę mówić, gdy będziemy wspominać już o szczegółach mechaniki. Tak? Tak. Okay. Dobrze, ale zanim e, może zaczniemy się wbijać w te szczegóły i zanim zaczniemy omawiać, co jest nowego... To żeby tak nie mieszać, bo troszkę mi się tu zaczęło mieszać spoglądając nasze notatki. To jakie mieliśmy oczekiwania co do tej gry? No ja miałem takie, że bardzo chciałem, żeby czuć było tą World of Warcraft mm -hmm. tak? W tej grze, żeby było to widać i czuć. I zobaczymy, powiemy czy było, a twoje oczekiwania? No ja liczyłam właśnie na te różne fajne, słodkie rasy. Tak, czyli nowe się pojawią. Tak, tak no, no i, i się fajne pojawiły różne. Pojawiły się, Spoiler. Mm -hmm. <laughs> no, czyli jakichś super wielkich oczekiwań nie mieliśmy. Tu musicie mieć to od razu na uwadze. Nie sądziliśmy, że ta gra wynajdzie Small Worlda na nowo. Tak? Mm -hmm. Że ta gra nagle wprowadzi jakieś zupełnie nowe, dziwaczne zasady i będzie... Czymś zupełnie innym od Small World. Small World a? to Small World. Jest... Dokładnie. No. Liczyliśmy po prostu na reskin, tak? Mm -hmm. Czyli na zmianę oprawy, troszkę zmianę może tematu i ciutkie nowości. I to w tym kontekście będziemy głównie patrzeć na to jako pani serii Small World, Tak? Mm -hmm. Dobrze. A skoro już mówimy o, o serii Small World, to wypadałoby powiedzieć chociaż troszkę, skoro już tam ten. Kocioł, że tak powiem chaotycznych nawiązań jest za nami, to teraz tak bardziej syntetycznie i składnie powiedzieć kilka słów o tym, czym tak naprawdę jest Small World i jak ta gra działa, bo w gruncie rzeczy zasady, które tutaj mamy, są podobne Nie. do serii Small World. One są zdrobnymi. Zaledwie uwagami zmienione względem tych klasycznych smallwordów, co też zostało w instrukcji ujęte właśnie jako taki mały wykrzyknik. Mhm. Czyli instrukcja jest praktycznie lustrzana do klasycznego smalworda, ale w pewnych miejscach mamy wskazane, jeśli grałeś w poprzednie smalwardy, to przeczytaj tylko to, to są miejsca, które zmieniliśmy, tak? gdzie do, doszły jakieś zmiany. A zatem to mhm. co? Może opowiem trochę o zasadach. Okej. Okay. Czyli ty chcesz opowiedzieć o Nie, to mów o zasadach, bo możesz teraz opowiedzieć o tych zmianach też. Nie? No, a to ty opowiesz, co, co zmieniono, a ja opowiem o zasadach. Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Tak, więc Small World jest grą prostą. To trzeba od razu powiedzieć, bo to się nie zmienia na przestrzeni odsłon za mhm. bardzo. Czasami ciutkę jakichś ornamentów dochodzi, ale zasadniczo jest to gra dość prosta. Gra o poziomie trudności, powiedziałbym takim, no, ticket to ride. Od tego samego mhm. wydawnictwa, czyli też od Days of Wonder. Nie jest to y, rzecz bardzo trudna, minimalnie może trudniejsza od tych, której. Na czym ona polega? W ogólnym założeniu jest to esencja rozgrywki area control tak? czyli mamy pewne obszary oraz mamy jednostki. Zagrywając te jednostki, będziemy próbowali te obszary kontrolować jak najdłużej, ponieważ za kontrolę tych obszarów będziemy zdobywać punkty, a ten, kto po kilku rundach, w zależności od liczby graczy od 8 do 10 rund, będzie miał tych punktów skumulowanych najwięcej ten ostatecznie wygra całą rozgrywkę mhm. tak to wygląda z lotu ptaka i co jest klu tej rozgrywki czyli co jest takim sednem yy, ano rasy tak? rasy które składają się tutaj z dwóch elementów każda rasa którą możemy grać to jest właśnie kapelek symbolizujący rasę oraz jakiś e, jakąś umiejętność cechę tej rasy dokładnie mogą być na przykład porzuceni zielarze Albo mogą być, nie wiem, krasnoludy kowale, tak? Powiedzmy, nie wiem, czy akurat taka tam jest. Sprawdźmy, albo krasnoludy mokradłowcy. Mm -hmm. To są takie losowe, zabawne zestawienia nazwy rasy oraz nazwy jakichś tam właśnie cechy, umiejętności. I każda rasa oraz każda cecha to jest jakaś umiejętność, coś specjalnego, co będzie wpływało na, naszą, na sposób naszej rozgrywki, prawda? Są rasy, które są lepsze w walce, inne są lepsze w obronie. Jedne umierają. Jedne nie umierają, o czym będziemy wspominać. Są takie, które punktują lepiej za to, że będą kontrolowały powiedzmy obszary lasu, inne będą bardziej punktowały na mokradłach, jeszcze inne na górach. I to wszystko zależy właśnie od tego zestawienia, jakie wybierzemy. Od tego zestawienia zależy również liczba żetonów, czyli jednostek. Tej konkretnej rasy, którą będziemy mogli rozdysponować na kolejne podboje na planszy. I zawsze liczba tych żetonów jest sumą cyfry wskazanej na kapelku umiejętności i cyfry wskazanej na kapelku rasy. Mhm. I po prostu sumujemy sobie te dwie cyfry i dostajemy tyle żetonów, tak, żeby dostać taką rasę i móc ją podbijać. I jak wygląda takie podbijanie, czy też normalna e, runda rozgrywki? Kiedy już mamy wybraną taką właśnie rasę, i otrzymaliśmy te tony. zaczynamy podbijanie regionów, czyli ten główny element rozgrywki Small Smalord. Zaczynamy zawsze gdzieś od pierwszego, jeżeli nie, pierwszego podboju. Jeśli nie ma nas jeszcze na mapie, to musimy zacząć akurat w tej odsłonie od regionu portowego tak? mhm. czyli takiego regionu z kotwiczką. O czym, e, czym to się różni, będziemy później mówić przy nowościach, które do tej gry się pojawiły, zostały wprowadzone. A następnie zaczynając od tego regionu. Podbijamy kolejne regiony sąsiednie albo inne regiony portowe, bo regiony portowe należy uznać, że są sąsiadujące, są, tak jakbyśmy przepływali od jednego do drugiego. I w zależności od tego, jaki teren podbijamy, musimy zużyć odpowiednią liczbę żetonów rasy. Minimalnie to jest zawsze dwa żetony, które trzeba położyć, a za każdą przeszkodę, która na naszej drodze stoi, to trzeba dodawać jeden żeton, czyli tak samo będzie to. Dodanie jednego żetonu za góry, tak? Czyli mm -hmm. trudniejszy teren. Tak samo będzie za każdy żeton przeciwnika, którego na swojej drodze spotkamy, też trzeba dodać jeden żeton, i tak dalej, i tak dalej. Jak się nam żetony na ręce skończą, czyli wyłożyliśmy prawie wszystko na planszę i zostanie nam tylko kilka, możemy z ostatni podwój spróbować zrobić kostką, gdzie może, może się uda, może się uda albo nie, tak? Bo dostajemy wtedy bonus tej kostki 1, 2 lub 3. Jeżeli ta suma jest wystarczająca na podbicie tego ostatniego regionu, to wtedy go podbijamy i kończymy swoją, swoją turę. Możemy się jeszcze przegrupować, czyli pozmieniać ilościowo te żetony, które rozłożyliśmy na planszę w dowolnych regionach, które kontrolujemy, a następnie za każdy taki region kontrolowany zdobywamy jedną monetkę. Chyba, że mamy specjalną zdolność, to za niektóre zdobywamy więcej monetek, itd, i tak dalej. I tak dalej. I w tym momencie. Tura przechodzi do przeciwnika, i przeciwnik zaczyna podbijać. Bardzo możliwe, że podbije też nasze regiony. Wtedy musimy wziąć wszystkie żetony z tego terenu do ręki: jeden odrzucić do zasobnika, czyli on nam spada już i nie będziemy go mieli na, następnej, na następną turę do dyspozycji, a resztę musimy rozdysponować, rozłożyć później po zakończeniu tej tury przeciwnika na pozostałych regionach, które zostaną nam na planszy. No i tak się rozgrywka toczy i toczy. Jak sami zauważacie, jeżeli nie graliście jeszcze w Small Worlda nigdy żadnego, co jest mało prawdopodobne, więc pewnie już dawno pieniądze. przewinęliście ten, ele, ten, ten etap naszego podcastu i nie słuchacie o zasadach. Ale jeżeli nie graliście, to jak zauważacie, z każdym kolejnym podbojem będziemy mieć coraz mniej żetonów do rozdysponowania na nowe podboje, bo żeby kontrolować dany region, choć jedna jednostka tam musi być, a wraz z kolejnymi podbojami będziemy zostawiać tych jednostek na planszy coraz więcej, a jeszcze przeciwnicy będą nas podbijać, będziemy tracić te jednostki, więc w pewnym momencie Można nasze. Wymrzeć. Tak, tak, dokładnie takiego. Nasze możliwości się kurczą i musimy wymrzeć. To znaczy, stwierdzamy, że ta rasa już wiele nie ugra w tym świecie, a zatem wymieramy, czyli odwracamy żeton na drugą stronę, zostawiamy tylko po jednym takim żetonie na każdym z terenów, które kontrolujemy, i w następnej kolejce wybierzemy sobie nową rasę i znowu będziemy podbijać. I co jest istotne? Żetony. Rasy wymierającej dalej nam przynoszą punkty, więc trzeba tutaj będąc przeciwnikiem takiej osoby, która właśnie wymarła, odpowiednio kontrolować to, ile ma tych wymarłych żetonów na planszy, żeby nie dostawała za ja dużo czasem lubię punkciorów. Ten moment, że o, wymieram, ale jeszcze zaliczę. Pieniądze. Ale jeszcze punktyki są, no właśnie. No więc tutaj głównym, główną ideą, tego tej rozgrywki w Small Worldzie, czy to Word of Warcraft, czy w jakimkolwiek innym jest to, by wyczuć ten moment, kiedy należy wymrzeć i jaką rasę, jaki zestaw wybrać, żeby jak najwięcej ugrać, jak najwięcej hmm. punktów dla siebie zdobyć, bo czasami to nie jest takie oczywiste. Czasami hmm. trzeba pomyśleć trochę, czasami lepiej mieć, mieć silniejszą rasę, a mniej żetonów, czasami lepiej iść na y, ilość po się. prostu i zalać planszę żetonami. Różnie, różnie to wygląda i w różnie w różnych odsłonach smalworda rasy y, różne miały zdolności swoje te rasy. Tutaj jest tak, no, ciekawie, jeśli chodzi o te zdolności, natomiast jest też kilka takich elementów, o których będziemy chcieli później troszkę szerzej powiedzieć, opisując niektóre z tych raz. Co się jeszcze tutaj pojawia, to będziemy za chwileczkę mówić w tym, co nowego w World of Warcraft, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że odnośnie zasad to jest wszystko. Gra jest bardzo prosta które po prostu wystawiasz, toczą się bardzo szybko. I aż wymierasz, bierzesz nową rasę znowu. Cały czas. I tak w kółko. Tak bardzo, bardzo, bardzo prosta w swoich założeniach gra, która polega na odpowiednim wyczuciu momentu, właśnie wymarcia, wybrania nowej odpowiedniej rasy i kombinowania, żeby wycisnąć z jej zdolności jak najwięcej, żeby móc pod koniec mieć jak najwięcej punktów. Mhm. No, i to wszystko, jeśli chodzi o takie ogólne zasady Small World Mam nadzieję, że nie było zbyt. Pomieszane. A teraz chyba co nie. nowego w tym Small Co nowego? No to pojawia się nam nowa mapa. Mhm. We wcześniejszych wersjach mieliśmy taką planszę i to po prostu był jeden duży teren. Tak. A tutaj mamy takie wyspy własne. Tak, tak jak wspominaliśmy. Mhm. No i troszeczkę inaczej się wystawia jednostki początkowo. Mhm. O te porty? Tak, o te porty, bo we wcześniejszych Small chyba po prostu trzeba byłoby być krawędzić. Mhm. Mhm. No. I, I później kolejne podwoje troszkę też inaczej wyglądają, nie? Dzięki tym portom jest trochę więcej decyzji. Tak, jest więcej decyzji. Można się jakby bardziej tak przetransportować, tak? Tak, po można tej się mapie rozsiać. Można szybko. się rozsiać dosyć szybko, a tam jednak byliśmy uzależnieni od tego, że musimy być przy, przylegający. Przylegające, ewentualnie jakieś tam były chyba tunele, tak, czy tak. coś takiego. A tutaj od razu mamy taką możliwość, że możemy się po tej mapie ładnie rozsiać. Tak, czyli jeżeli na przykład punktujemy zamokradła, to możemy niewielkim, znaczy nieco wię, większym kosztem, praktycznie zająć wszystkie mokradła na mapie w jednym ruchu. Mhm. Ale oczywiście narażamy się tutaj na odwet przeciwnika w tym tak. momencie, który będzie mógł chcieć nas wywalić z tych mhm. mokradów, żeśmy nie punktowali lepiej. Mhm. Bo za e, podbój takiego portu po prostu musimy dać jedną jednostkę więcej. Ten port liczy się na potrzeby podboju, tak jak każda inna przeszkoda, no, o której mówiłem. Dokładnie, czyli jeśli zwykłe pole kosztuje nas dwa, to pole portowe będzie nas kos mhm. kosztowało 3 żetony podboju. Mhm. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest pod tym jeszcze ta kostka, nie? No ewentualnie, można mm -hmm. zostawić sobie to na koniec jako ostatni podbój i spróbować szczęścia z y, takim rzutem kością, właśnie kością mm -hmm. podboju. No więc tak, ta modularna mapa po pierwsze daje trochę więcej różnorodności, jeśli chodzi o układy tych, tych plansz, mm -hmm. bo, bo jest ich troszkę więcej, chociaż jest to troszeczkę też złudne, bo z racji tych portów, y, to czy wylosujemy taką czy inną mapę, nie ma aż takiej różnicy, tak? Nie ma, nie ma aż takiego wpływu na, na rozgrywkę, ponieważ te pola są mniej więcej tam porówno roz, rozkładane, więc jest to tak właśnie troszkę złudne, że, że nie ma tutaj tego sąsiadowania. Tu każdy port sąsiaduje z każdym mm -hmm. portem, więc te mapy nie tworzą jakiegoś kształtu konkretnego, tylko faktycznie są takimi zawieszonymi w próżni, bądź też na oceanie wyspami, do których dostęp mamy z każdej strony, więc to nie mm -hmm. jest aż. To może się wydawać, że to mocno wpływa na regrywalność, ale nie do końca. Tutaj myślę, że ta modularna mapa z dodatku, e, jakąś nazywała, Realms, chyba Small World Realms, troszkę bardziej e, wprowadzała jakieś inne wrażenia, te, te, te różne scenariusze. A tutaj po prostu jest to tak jak Świat Rzek. Był taki dodatek do Small Worlda Świat Rzek, gdzie nie było modularnej planszy, ale były właśnie wyspy. Tak, na... były wyspy mhm. takie przecięte rzekami, i tam też były te porty. Tu to wygląda troszeczkę podobnie. Natomiast nie zajmuje tyle miejsca. Jest mhm. znacznie bardziej estetyczne i łatwiej jest to rozłożyć na stole. Fajnie wygląda po prostu i pasuje do World of Warcraft. No, to więc tyle o tej modularnej mapie. Mhm. Co jeszcze tu mamy w WoWie? Fajne są różne takie artefakty, tak? E, które I te możemy, miejsca. Tak, takie i, miejsce. i miejsca. I możemy je sobie wykorzystywać, tak? Do mhm. różnych e, ciekawych, e, ciekawych rzeczy. Mając no, specjalne zdolności. Tak. No na przykład taki artefakt jest Ostrze Mrozu, tak? O, o, o. No panie, Ostrze Mrozu to jest jeden mm. z najsłynniejszych artefaktów tak? w całym WoWie i w całym World of Warcraft, bo o to wszystko się e, potem rozbijała cała fabuła kiedyś, ci opowiem to mm -hmm. była World of Warcraft, ale musimy sobie na to zarezerwować mm -hmm. bardzo długi wieczór, bo mm -hmm. to będzie długa opowieść. No i taki artefakt nam pozwala coś tam zrobić. Tak, tak? możemy podbijać podbija łatwiej. Mm -hmm, tak, mm -hmm. do podbijania. Więc takich artefaktów tutaj mamy kilka. I te artefakty są związane właśnie z tymi znanymi z Wowa przedmiotami. Tak samo hmm. jak miejsce. Mamy mroczny portal do, który pani z Wowa na pewno kojarzą. On się pojawił bodajże w pierwszym dodatku zaraz, wybaw Burning Crusade. O jeśli Boże. dobrze pamiętam, ale, ale nie jestem. Czy, czy tak? Mamy na przykład jeszcze takie. O, uzdrowicielkę dusz mamy. Ona się zawsze to pojawia, jak takie giniesz to na super cmentarzu. Ważne? Studnie wieczności mamy. Tam w tym wowie. E, mroczny portal, o panie, bardzo ważne. Nie, uzdrowicielka. Uzdrowicielka, no. Nie wiem czy jest ważna, ja ją często widziałem, bo ginąłem, nie? No, Aha. Uzdrowicielka dusz pojawia się z, z tego ale co pamiętam, coś jak giniesz. Ale w Diablo, takie coś podobne, czy nie? No, może może też. No, tam anioły to ogólnie były, ale po prostu jak giniesz w wowie, to pojawia się taka. Taki, Gdzieś to widziałam. Już. Taki, no, no może we śnie. Może weź. Tak ci się. Gdzieś tam emanowały moje myśli na, na ciebie. Koszmary. No więc, no, takie więc rzeczy tak, są tu tutaj fajne. Fani wowa od razu się poczują jak w domu, natomiast mówimy, że to jest nowość w Wowie, jako w podstawce, mm -hmm. na pewno względem zwykłego Small worda, ale trzeba dodać, że ten element był już w Small wordzie, prawda? Artefakty i miejsca w podziemiach. Mm -hmm. I to był element, za który podziemia ceniliśmy dużo bardziej od zwykłego Small tak, to było takie fajne urozmaicenie. Tak, 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 bo chciało się. Szumu. No właśnie, trochę więcej szumu, to to chciałem powiedzieć. Może innymi słowami, ale to trochę więcej szumu, trochę Więcej rywalizacji i walki o, o kontrolę nad tymi mhm. artefaktami, bo ten, kto podbije region z artefaktem bądź z miejscem, ma nad nim kontrolę mhm. i może czerpać z tego wymierne korzyści, a te artefakty są naprawdę fajne i dają przewagę czasami. Więc pojawia się taki element. Yy, takiego no, przepychania się, tak większej rywalizacji. Więc artefakty, miejsce w Small World ja sobie już nie, nie wyobrażam gry w bez tych elementów, dlatego tak rzadko już sięgamy po zwykłego Small mm -hmm. Prawdaż? Prawdaż. No. no, kolejna rzecz, taki Dobrze. malutki mm, ornament, powiedzmy, to bardziej taki, taki uśmiech dla fanów WoWa, mm -hmm. ponieważ ten podział, prawda? Tak, dwie. te frakcje, Hordę no. i Przymierze. Tak, Horda i Przymierze. Iwana, za kim byś była? Za Hordą czy za ja Przymierzem? Nie, miała ja pewnie za Przymierzem. No, ja wiedziałam. A ja za Hordą, jak zawsze. Ach, bo to Horda. Taki... miała najlepsze rasy. Miała Iwana. Mieli nieumarłych. Mieli orków, mieli trolle, mieli orki. Ta taurenów. Tak, orki z Majorkiem. No Tauron, 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 tauron Tauroni Taki wielki... taka rasa elektrycznych owiec nie taka, Taki różowy. elektryczne krowy Tauroni ja wiem to nie jest tu im a oni nawet prunt. a oni mieli swoje etę, nawet na wysokościach więc oni by byli przy ten Przystosowanie na przykład do robót na tych nasupach elektrycznych, bo oni zawsze <laughs> mieli wysoko stolicę. Co my mówimy? O czym my opowiadamy? Nie mam, nie Co, sobie takie taurona. Ten, ten odcinek nie jest sponsorowany przez dostawcę prądu. Nie jest. A gra jest bez prądu. No, no tak, więc y, mamy tutaj właśnie podział na hordę i Przymierze i to jest taki drobny ornament w zasadach, ponieważ jeżeli atakujemy w swojej turze, Jednostki, które należą do przeciwnej frakcji, bo one są, zostały tu podzielone, te rasy na Horde i Przymierze, to dostajemy dodatkowe punkty po mhm. prostu. Ale nie za każdą zaatakowaną jednostkę, tylko za każdą zaatakowaną rasę, bo to było przegięte, nie? Więc jak atakujemy trzy rasy różne i dwie z nich są z, z przeciwnej nam, to dostaniemy dwa dodatkowe punkty. Mhm. Okay. Okay. No. no i ostatnia rzecz. I tryb rzecz... jest też taki drużynowy. Tak, tryb drużynowy, który właśnie wykorzystuje tą zależność. Podział tych dwóch, e, tych raz na te dwie, dwie frakcje, mm. tak? Czyli na Horde i Przymierze można zagrać też formę drużynową. Natomiast ja sobie nie powiedziałbym, żeby mnie to jakoś bardzo mm, jarało, tak? Granie drużynowe w Small World Zdecydowanie Small World jest grą, gdzie sercem rozgrywki jest to właśnie tłuczenie się, mm. tak? Gdzie nie ma, zmiłuj się nie ma, że to kolega z drużyny, tu się po prostu tłuczę. Więc tryb drużynowy jest sympatyczny, jeżeli na przykład chcemy zagrać, nie wiem, rodzice grają, tak? Z dzieciakami to mogą sobie porobić dużyny, jest wtedy te sympatyczniej, troszkę mniej jest tego tłuczenia się, natomiast ja jestem jednak fanem tego Small Worlda w tej wersji takiej. Hard. Hard, hard, hard. Lanie się, lanie się tymi rasami do upadłego. No, i to jest wszystko właściwie co znajdziemy nowego względem podstawowego Small Worlda, tak? I tu celowo mówię podstawowego, bo trudno jest powiedzieć, żeby w tym Small Worldzie World of Warcraft. Pojawiło się coś, czego już kiedyś by nie było. Oprócz tego podziału na horda i przymierze i tej próby tam trybu drużynowego, choć nie wiem, czy nie było to w jakimś tam promo też zrobione. To większość tych nowości w jakiś sposób była już sygnalizowana w poprzednich odsłonach mhm. smalworda, czy to w podziemiach, czy to w świecie rzek, takie elementy się pojawiały. Nie jest to jednak jakiś minus wielki dla tego Worlda, ponieważ, tak jak mówiłem, nie spodziewaliśmy się tutaj cudów i przeskakiwania mm -hmm. gdzieś tam tak. samego siebie, jeśli chodzi o kwestie zasad small. Chcieliśmy po prostu Worlda w temacie WOWa i to jak najbardziej zostało nam dostarczone bez większych problemów. Ok, to tak ogólnie sobie opowiedzieliśmy, co było nowego, co się pojawiło, czy jest fajne i tak dalej. To teraz przejdźmy przez te nasze pięć półkców by móc później zmierzać do podsumowania i plusów i minusów. Mm -hmm. Co ty na... okay. Czyli od tematu zaczynamy. No właśnie. I ty jako osoba, która nie jest w temacie wowa specjalnie. Mm -hmm. Jak ci się podobało granie w Small World? Mm -hmm. e, podobały mi się te nowe rasy. Mimo, że tam, no, nie jestem w tym nie temacie. Nie znasz te ich jak, tak. żadnych tam e, specjalnych e, szczegółów. Ale no. można sobie o nich poczytać, tak? E, można. O, o każdej z, z tych ras. Jeśli się chce. Tak. No i, i fajnie wydaje mi się, że, że tak dla, dla fanów to może być takie połechtanie. No tak, to no. zdecydowanie jest połechtanie, ale mm. dla osób, które właśnie nie znają WOWA, które by dostały to tą odsłonę. No, reagowałam jak na przykład na tego small Worlda no tam, Underground no, na przykład. No, no, tak? No. Bo były nowe postacie, nowe cechy tych postaci, jakieś tam e, dodatkowe bariery w tym wypadku te artefakty. Więc dla mnie nie było tutaj efektu wow jako tego fana, ale fajnie y, dla y, takiego świeżaka jak ja wowie, że mogłam się zapoznać na przykład z tymi rasami. I jecha. tak, kojarzycie na przykład już, no. nie? Ale na przykład Pandareni. Nie przeszkadza to w niczym. Fajni są. Ono tak, no wiadomo, Pandareni. ja Wiedziałam, że to będzie twoja ulubiona rasa pandarenów oczywiście. panda. Tak, to było w dodatku Mists of Pandaria. Tak. tak który został przy, 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 przy przyjęty z pewną dozą e, niesmaku środfanu w Wowa, bo tam pojawiło się e, takie jakby walki Pokemonów. Takie chowańce, że, że można było robić. z... z y, gracze mogli mieć takiego peta, które walczyły z ową. No, Uwielbiam pety. No ja wiem, ona, więc Ty byś uwielbiała ten dodatek. A gracze stwierdzi, że to jest, o co to powiedzieć, jakieś pandy. Mm. No ale to taki klimat był taki Chin, starożytny i coś w tym stylu, no. że, y, Średniowieczny. Ale dobra, oho, znowu chodzę w jakieś tam dygresje wowopodobne, wo nie o tym mowa. W każdym razie, co chcieliśmy powiedzieć o temacie, to to, że ten temat fanów połechta, a osoby, które nie znają wowa. Po prostu dostaną grę fantazy, tak? Tu nie ma nic, co by w jakiś sposób odbierało nam fan z gry, bo nie znamy wowa, tak? Bo nie znamy mm -hmm. jakichś tam, nie wiem, nazw albo czegoś tam. Tu można to nazwać zupełnie, znaczy potraktować te nazwy jako zwykłe nazwy fantazji. Roczny portal, no, wow, no, mroczny portal, po prostu mroczny portal i tyle. Ostrzem rozu, no tak, jakby miecz, miecz lodu i tak dalej, w, w, w tysiącach innych fantazy, więc. Myślę, że World of Warcraft na pewno przyciągnie również osoby, które nie grały w Wowa swoją oprawą, bo Aha. jest prześliczny, prze jeśli tak, chodzi o, o, o kolory, tak, barw, o te e, rasy, które są bardzo ładnie tak, zilustrowane. Jest fajna taka rasa zjeść tam wyżej, 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 wyżej ona się wyżej. nazywa O Gnomy. Gnomy. No ja wiem, że Gnomy i Pandaryni to były twoje ulubione dwie rasy, a moje ulubione dwie rasy, to ja od razu powiem, to były trole i porzuceni. wciąż mm, to, to, to uroni. I jeszcze z przymierza <laughs> lubiłem tylko nocne elfy. Inne to tam, do widzenia. Ty byś pewnie krasnoludami chciała być. No też by mogły <grafię> być. No. Krasnoludy... Ale te gnomy są bardziej. Tak, gromy, gnomy też. Gron... Gnomy miały chyba tą samą stolicę z krasnoludami. Bo w WoWie było coś takiego jak stolice. I ja tutaj Aha. postuluję, nie wiadomo do kogo, żeby wyszedł dodatek w stolice. Byłoby bardzo fajnie. Który by coś wprowadzał fajnie. No, stolice w WoWie to było naprawdę WoW, czy tam wow. No, to były takie gigantyczne e, miejscówki, które się zwiedzało. I no, tam były różne dzielnice w tych, no tak były, no była dzielnica kupiecka taka, jak się szło sprzedać jakieś tam rzeczy, to się szło do takiej, a potem się szło do, no do się trenera. Tak, potem też się dostawało, jak się wychodziło ze stolicy. Na szczęście były banki, więc nikt się raczej nie mógł za bardzo okraść. W WoWie nie było raczej takich tych, że, że się okradało gdzieś tam grać. No, nie, nie, tej rzeczy nie było. To był WoW, a nie WoW Polska. Dobra, wow Polska. Wow Polska. Nie, żadnych takich rzeczy. Proszę, proszę, proszę tego nie słuchać, to jest bezczeszczenie. Świę... Świętej ja się nie legendy byłowa. Ja wiem, że mogę sobie zwłaszczać. Możesz sobie z nieświadomie tak. Dobrze, tak czy inaczej, no, temat jest fajny. Iwonie się podoba, mi się podoba, jest bardzo kolorowe, ładne, sympatyczne. To jest po prostu small World. Mhm. W innych innych szatach i jak najbardziej na plus temat tutaj. plusik, jedziemy dalej. Interakcja. Okay. No to w Worldzie jest interakcja zawsze wysoka. wysoka. No bo się tłuczemy. Small world to jest interakcja. Tak, walczymy o tereny. Kto ma więcej jednostek? Kto ma więcej. O tereny? Siły. Co są reny? Kajlu ren? Tereny czy tamte reny? tereny? Tereny. No, walczymy o tereny. Tereny. No. I, te, i, I o ilość jednostek na arenach na, na arenach? na arenach. Na arenach, tak. Mm. Ogólnie rzecz biorąc, spierzemy się tam po prostu no. po wszystkich możliwych częściach ciała. Wybijamy, wymieramy, bierzemy nową rasę i po prostu się przepychamy. To jest nazwa, czyli nazwa Small World. Ona nie została, że tak powiem, przypadkiem dobrana dla tej gry. Ten świat jest za mały dla wszystkich graczy i bardzo szybko zaczyna brakować miejsca i trzeba się po prostu wypychać, wywalać, żeby zdobywać punkty i dominować. O to nie chodzi. To jest gra o interakcji, bo ty się tutaj nie zasłanie, plus mi bo to jest że small potężna world walka. Jest dlatego. No. To jest taki słodki, malutki. Te jednostki są takie. mmm Iwona, pierunie. Ty to. Iwona zawsze wszystko potrafi zlukrować odpowiednio. Więc Na nie taki gnomisz Gnomiś. tak. Nie, Small World jest Smal bo jest za mały dla tych raz i ony po prostu nie ma miejsca. One muszą wymierać, no, ja myślałam, że i się tłoczą. Nie, w rodzinie. Nie, Iwona, to nie jest gra PG. 15. No cóż, znaczy tak, to jest gra dla dzieci, o jak najbardziej dla dzieci, tam nie ma żadnej przemocy, tam tylko i wyłącznie się zabijamy w sposób bardzo e, umowny, więc spokojnie można tą grę polecić dzieciakom, mm -hmm. nie ma tutaj żadnej przemocy jakiejś takiej bardzo niefantastycznej. Dobrze. To już wiecie, że interakcja jest tutaj wysoka, jak zwykle w smartwordzie, i nic się tutaj nie zmieniło. A powiedziałbym, że nawet, znaczy negatywnie się nie zmieniło, a nawet na plus, bo łatwiej jest tu do siebie dotrzeć dzięki tym portom, mm -hmm. tak? Więc nigdzie nie jesteś bezpieczna i ona przed moim ostrzem rozumem. No, tak. Nie umarłem. Nie umarłem ostrzem rozumem, I ona ma małą traumę odnośnie nieumarłych. Będziemy o tym mówić w podsumowaniu. Następnie skalowanko. Jak ci się wydaje, Iwona? Jak, jak ci się grało? W Dwie osoby, trzy, cztery Small Worlda tego yy, nowego. No i w dwie osoby mi się fajnie grało. Jest spoko. Jest spoko. No się mapa skaluje, nie? No, Są tutaj tak. wycięte mapy. SML, tak. Yy -y. yy. Mała, średnia, duża i w zależności od liczby graczy dobieramy odpowiedni yy -y. zestaw, więc tutaj odpowiednio ta powiedziałbym dynamika i wielkość świata jest regulowana tym. Tak, yy? Tak. I dzięki temu właśnie. Yy, no a więcej osób, no to. Jest lepiej, jest troszeczkę. No, jest więcej tuczenia. Jest... Ale to też we wcześniejszych Small też przecież tak było. No, no, że... tak, no, Im więcej nic osób, nie zmienia, tym no. bardziej się będziemy tuczeni. tym częściej wymieramy. No, no tak, no, no Small World wiadomo. Jest to gra, która działa najlepiej, tak na cztery osoby, myślę, mm -hmm. ale i w dwie, i w trzy jest ok. Szczerze mówiąc, jest to jedna z tych gier. Gdzie w dwie osoby gra się całkiem ok, jak na typ rozgrywki. Mm -hmm. Bo, no nie oszukujmy się, większość gier Area Control raczej działa lepiej w większym gronie. No, no, nie ma się co tutaj czarować. Nie zagramy w Rising sana w dwie osoby za bardzo. Cyklady, choć my lubimy grać w cyklady w dwie osoby, to jest to wariant powszechnie uznawany za taki średniowy. Tak? Nam się podoba. No, za, za Za tak, za, za błąd w zasadach. Więc, no. Small World, jak na swój gatunek, można spokojnie w dwie osoby zagrać i jest przyjemnie. Mhm. Więc to nie jest wcale tak, że, że nie da się w to zagrać. My graliśmy i było całkiem, całkiem fajnie, poza jedną rozgrywką. Którą zdominowali, nie umarli, o czym powiemy później, jak czym już wspominałem. Później? później, później, spokojnie. A to jest ważne, Wita. trzeba o tym już mówić. Trzeba, trzeba o tym nagłośnić, nie umarli. Oni nie chcą umierać! trzeba to nagłośnić trzeba, wcześniej. Trzeba donieść do mediów. No, no. Regrywalność, Iwona. Jak widzisz tą regrywalność? A jakby? to jest fajnie w Small Worldzie, bo... Podbiją e, ci tu trochę. No, dobrze. No, mówię. <laughs> kubek to taki... A idźmy. E... Jest fajnie, od, bo mieszają się tak te rasy z tymi cechami, i są różne opcje, różnie się to może dopa, dopasować, tak, więc e, nie jest tak, że zawsze ta sama rasa będzie miała tą samą cechę. Uh -huh. No i te artefakty I też wychodzą losowo. Też, więc tutaj mamy różne fajne możliwości, i tak szybko tego nie ogramy. No, jest, Small World jest grą taką, która dość sympatycznie działa, jeśli chodzi o, o te kolejne rozgrywki. Uh -huh. Jasne, dodatki są mile widziane i gdyby tak nie było, to ta seria nie liczyłaby sobie więcej dodatków niż chyba World of Warcraft liczy, bo Warcraft ma ich 8. Nie wiem, ile ma Small World odsłoni dodatków, może tyle samo. Będziemy liczyć teraz. Będziesz pamiętała, lepiej no nie, nie liczymy, bo było ich nie, dużo. One potem były problem. pakowane w, dodatki, no. w pakiety. Było tego strasznie dużo, myślę, że 8. Spokojnie będzie mhm. i wiele z tych dodatków, a praktycznie każdy miał choć trochę nowych ras tak, i zdolności, bo tym ta gra żyje i o ile tutaj nie widzę jakoś wielkiego pola do popisu na nowe rasy, bo większość tych klasycznych ras została wyczerpana w tej podstawce jako takim solidnym, dużym zestawie podstawowym, to myślę, że jeszcze coś da się tutaj dorzucić. I chętnie bym zobaczył jakiś dodatek, który troszkę tą grę jeszcze urozmaici. Mówię, właśnie, może stolice mm -hmm. jako dodatkowe, jakiś bonus, który coś robi. Ja bym chciał, żeby wprowadzono z powrotem ten zapomniany dodatek Tales and Legends do Small World, czyli te karty, które były. On wprowadzał więcej losowości, ale mi się to strasznie podobało, bo było niespodziewanie, ciągle mm -hmm. coś się działo, coś się zmieniało. Było niezbalansowane, ale dawało fan. Więc byłoby fajnie, gdyby znowu coś takiego prowadzili, ale sama podstawka moim zdaniem, przynajmniej skromnym i domyślam się, że twoim też, Iwona, jest najfajniejszą podstawką ze wszystkich Small Worldów. Tak. Najbardziej bogatą w zawartość podstawką. Jak najbardziej tak. Pod tak. tym kątem to zdecydowanie. No, więc myślę, że spokojnie można tą grę pod kątem regrywalności mm. polecić. Okay. Wykonanie, Iwona, no to tutaj Wykonanie... możesz Wykonanie. W ogóle wszystkie Small są bardzo dobrze Wykonane i są bardzo ładne. Kolorowe, słodkie, śliczne. No to jest chyba, nie wiem czy nie pierwsza gra, którą mieliśmy, mówię ogólnie o pierwszym Smartwordzie, która miała dedykowane pudełeczko mm -hmm. w środku i wyjmuje się, masz jej podajnik na rzecz. Tak, tak, tak. tak. No, wszystko. no super, i tutaj też wykonanie jest bardzo dobre. Mm. Ładne są kolory, te tak. grafiki. Grafiki łączą właśnie fajnie zarówno wowa. Jak i Small worda, bo one mhm. są takie podobne do tych z Wowa, oczywiście, bardziej przypominają mi grafiki z Hearthstone, czyli z tej karcianki Aha, no, no. w klimacie Wowa, też od Blizzard'a. ale idealnie tu pasują, właśnie, bardzo, mhm. bardzo fajnie się to zgryzło, że tak powiem, z tym, z tym Small Worldem i z tą linią Small World, że nie czuć praktycznie jakoś specjalnie różnicy. Jak teraz patrzymy sobie na tą półkę, to gdyby nie to, że jest tam logo World of Warcraft, to. Same mm -hmm. obrazki raz tak. są praktycznie identyczne, tak? No. tych trzech. Ja w ogóle lubię takie połączenie, jak coś jest takie troszeczkę. Chibi. No. Trochę takie słodkie, tak? Tak. Takie Więc fantazy, ale z nie oka. No. no ja też właśnie, do tego mi się też podoba ród. To jest troszkę w drugą stronę, bo tam jest takie zadziorne fantazy, ale też jest takie... Czyli zaradne. T takie zaradne, dokładnie. Takie leśne zwierzątko, ale są tak zaradne, że się wytuką wszystkie po prostu. <laughs> zaradne myszki, zamachowcy, nie? No, bardzo zaradne są. Szczególnie jak ty nimi grasz, to są tak. zaradne, zaradne pierronie po prostu. Zaradne. Śliczne i zaradne. Tak, ród też jest bardzo fajny, tutaj tak, taki, takiej no. no, więc tak, wykonanie jest bardzo dobre, jedyny minus, ale nie chcę go tutaj podawać jako taki jakiś wielki minus, bo nie jestem pewien, czy jest to minus nakładu, czy naszego egzemplarza, czy czegokolwiek. Jak wypychałem żetony z tych wytłoczek, tak, to one troszkę ciężko wychodziły i były jakby tak niedocięte lekko, mm. więc od dołu żeton ma delikatnie jakby zarysowaną taką białą tą otoczkę, czyli tak troszkę urwany jest niefajnie, nie? Nie, że się zniszczyły, czy coś, mhm. ale no, miałem wiele różnych gier, które lepiej się wypchnęły, bez y, takiego mhm. m, brzydkiego śladu wokół wokół żetonu, więc może to po prostu mój egzemplarz, a może cała partia jest taka, że ciężko troszeczkę wychodzą te żetony, ale no, to jest takie narzekanie, żeby coś powiedzieć, no bo, no, bo, bo zauważyliśmy i jest, tak? Natomiast mhm. nie jest to coś, co by zepsuło odbiór tej gry, bo sama jakość komponentów jest Wysoka, w szczególności te wyspy są tak grube, że przez chwilę myślałem, że to są dwie położone jedna na drugiej, a one są tak. po prostu takie grube, te, te elementy. Wygląda to ładnie, tak? bo, bo, że tak powiem, odstaje mocno od stołu. No i ten insert, tak? czyli ta cała plastikowa wytłoczka, która jest tak zaprojektowana, że wszystko ma swoje miejsce. Więc to jest znak rozpoznawczy serii, nie został, że tak powiem porzucony. Tłumaczenie też jest solidne, mimo że w kilku miejscach fani WoWa mogą zrobić śmieszną minę, jak zobaczą przetłumaczoną nazwę, ale to jest naprawdę niewiele, to dwa, trzy słowa. A poza tym wszystko gra, nie ma jakichś wielkich niedopowiedzeń. Ra jedyna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jeżeli gracie, to raczej korzystajcie z opisów zdolności z instrukcji niż z tych pomocy gracza, ponieważ pomocy gracza je bardzo skracają, i czasami ten skrót jest mylący. Wręcz nakierowuje na inne działanie zdolności niż, że tak powiem, autorzy przewidzieli, opisując szerzej w instrukcji. Więc lepiej jest sprawdzić to sobie w zasadach, niż patrzeć na te, na te opisy, bo można się pomylić i źle zagrać. Możemy przejść teraz do sprawy nekromantów? Ech, nie, 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 nie możemy do nekromantów, bo nie mówiliśmy o nekromantach. Do sprawy porzuconych Aha, Forsaken. No Forsaken, tak, Iwana, możemy, możemy, to jest, moi ulubieni, nieumarli, pod wodzą Lady Sylvanas, o... o, co Ci chodzi, Iwana? Powiedz, wyrzuć to z siebie. Chodzi mi o to, że ta rasa nie umarła. Nie umarła, albo ona dokładnie, <grym> ona ta przez rasa, tur nie umarła. Ta rasa w tej grze nie umarła. Tak, jest taka rasa w tej grze. <grym> Nazywają się Forsaken, czyli Porzuceni. Są I nieumarli. Przykład, e, I mają zdolność. I Na no, przykład, jak robicie tak w Worldzie, że sobie e, wybieracie terasy, to tą odłóżcie i nie dawajcie nikomu do wyboru. Nie dawajcie Adamowi do wyboru. Tak, mi się trafiło, bardzo, e, że tak powiem, szczęśliwie, że dostałem właśnie nieumarłych, którzy e, są dość liczni. To raz, jest ich sporo. Dwa, kiedy zostają, e, jakby. Kiedy atakują, mogą zapłacić monetkę, żeby jeden żeton z tego ataku zamienić na swój żeton nieumarłych i w następnym podboju go mieć. Czyli na przykład atakuję dwa twoje żetony, to nie dość, że jedno odrzucam, to jeszcze ze swoich żetonów jeden biorę i będę miał na następny, na następny podbój. I tak samo jak ty mnie gdzieś tam podbijesz, to potem jak ja będę gdzieś podbijał, to znowu mogę sobie cofnąć ten żeton. No i tak no nie umieram, nie umieram, nie umieram. I trzeba tych nieumarłych bardzo mocno bić. Mhm. Tak, nie można się tutaj, że tak powiem, grając przeciwko nieumarłym, trzeba się skupić na eksterminacji tych nieumarłych, ponieważ oni no, no, nie chcą umrzeć, jak sama nazwa wskazuje. I, i się będą rozpleniać. Jest to klimat tematycznie bardzo zabawnie oddane tutaj, natomiast mam takie delikatne wrażenie że spośród tych raz są troszeczkę op, tak, czyli nie. overpowered, troszeczkę za mocni są i to będzie taki jeden chyba jedyny dla mnie minus tego wydania, że ci nie umarli są trochę przegięci, oczywiście przegięci natych, na podstawie tych rozgrywek, które rozegraliśmy, Aha. tak, no więc tych kilku rozgrywek, które mieliśmy okazję w Small rozegrać, to wydawali się dość dominujący, jeżeli by się ich zostawiło samopas, tak? Więc tutaj to jest taka uwaga właśnie o nieumarłych, którzy Iwonie, pierwszą rozgrywkę rozgrywaliśmy właśnie, nie umarli, kontra coś tam, to była rozgrywka dwuosobowa i dawno nie graliśmy w Small Worlda, Iwona troszeczkę poszła sobie w zwiedzanie, że tak powiem, kraju. Pandareni, to Pandareni. To Pandareni, coś tam. No i powiedzmy delikatnie rzecz biorąc, że w drugiej, drugiej rundzie się obudziła z planszą praktycznie zalaną przez nieumarłych, no i zaczęła się walka o życie, no więc warto pamiętać o tym, że Small World jest grą konfrontacyjną i trzeba się tam tuc, a jak się widzi nieumarłych, to trzeba ich tuc podwójnie. No, to, no. Taki, to taka właśnie anegdotka o nieumarłych, a teraz już plusy, minusy. Okej, okay. no to jeszcze może jakiś minusik? Jeden... Plusiki może najpierw. Ale zeszliśmy też... od nieumarłych. To było takie jakby minusik. To, no to 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 będą minusy i plusy. No dobrze, no to okay, jakiś minusik okay, jak chcesz? A to plus. Powiem. Nie no nie, no jak chcesz minus, to mów, zacznijmy od minusów. potem no same plusy, żeby było wesoło. Aha, no to tak jak mówiłeś, odnośnie tego wykonania, że tam była ta wypreska taka ciężka. Do momentach. wypchnięcia. No, no, że troszkę, że one się postrzępiły delikatnie, ale to nie widać to za bardzo. To, 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 to taki minus. Mhm. Jeszcze tak z plus minus, tak? Zanim przejdziemy do tych plusów plusów, to no niewiele tu jest nowego, prawda? Mhm. Jeżeli znacie Small World. A. Znaczy, jeżeli chodzi no, o taką rozgrywkę. Tak, niewiele tu jest nowego w kontekście serii mhm. Small World. Tak? Nie jest to odsłona, która, jeżeli nie jesteście fanami serii, to coś wiele tutaj wniesie. Mhm. Nie sądzę, żeby ktoś, kto nie lubił Small Worlda na przykład przy podziemiach, polubił go nagle w World of Warcraft. Ponieważ to jest praktycznie ta sama gra, mhm. tylko w innym opakowaniu, z innymi troszeczkę rasami, z innymi zdolnościami, ale polegająca dokładnie na tym samym i nic więcej tutaj nie znajdziecie ponad to, co już znacie, tak? Więc. Ta gra nie przekona ludzi, którzy nie lubią Smallworda do Small World'a na pewno. No i wydaje mi się, że nie powinna próbować nawet przekonywać, bo wtedy przestałaby być World'em, mm -hmm. tak? więc to nie o to chodzi. Tylko no to tak chcemy, tak jak mówię, plus minus, czyli cecha. Nic, co by było zabarwione pozytywnie mm -hmm. bądź negatywnie, coś, żebyście po prostu wiedzieli, tak? że tak. ta gra nie, nie mm -hmm. zmienia tutaj, że tak powiem. Paradygmatu smallwordowego. Dobrze. Cóż jeszcze? Plus minus, tak jak przy każdym smarwordzie, na dwie osoby działa ok. Tak? Mm -hmm. Nie działa dobrze jakoś super, nie działa źle, działa w porządku. Można sobie spokojnie pograć, można się dobrze bawić przy tym, ale wiadomo, że większa liczba osób dodaje Wiecie, uroku. Mm -hmm. Dokładnie tak. No i teraz już możemy plus i Okej. Okay. Eee, no to plusik za oprawę graficzną. Oj, na pewno. Bardzo ładna, kolorowa, wszystko jest. Konsekwentna, tak, tak trzyma się Ładnie tego tematu. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o mnie, gdybym miał coś dodać do oprawy, to na pewno jest czytelna, tak? Fajne mhm. są te, Dużo jest bardzo fajnych elementów nawiązań do WOWA na planszy, gdzieś na takich miejscach, które kojarzę z Wowa tu jakiś zamek, tu coś tam i tak dalej, więc to jest fajne. Jedyne co to może te złożenia, nazwa polska plus e, plus rasa nie brzmią tak dobrze jak w angielskim, bo, bo w angielskim nie odmieniamy, tak? Mhm. Czyli łatwiej jest powiedzieć po angielsku jakieś tam, nie wiem, blacksmithing, e, tauren czy coś tam, czy, mhm. czy trolls niż kowale. No tutaj nie można powiedzieć kowale do e, nie wiem, albo górnicy, tak? Pandareni górnicy pasuje, albo pandareni górale pasuje. Trzeba było tutaj to tak dobrać, żeby to nie brzmiało sztucznie, tak? Tam, mhm. tam po prostu są przymiotniki, a tutaj trzeba było to tak zrobić, żeby to miało sens, tak? Czyli przerzucone na rzeczownik bardziej. Tak. Żeby to miało jakieś, jakiś sens. Mhm. No. no więc y, myślę, że od strony wykonania nie mamy tu nic do, do, do ujęcia i to jest wysłanie plus tej gry. Mhm. Tak? Plusik za połączenie, właśnie Small Warda i Wołania, że to Tak, temat mi się to bardzo podoba. Z grą bardzo ładnie, ładnie się Tak, ładnie się tak to zeszło. W ogóle nie czuć, że ta, ta gra mogłaby wyjść po prostu, nazywając się World of, Small World of Warcraft, po prostu, i tak się nazywa zresztą. Jakby nie było innych Small Worldów, to bym stwierdził, że ta gra została tak stworzona, no, po prostu dla, dla tego tematu. Bardzo, bardzo dobrze się zazębia, i to pokazuje tylko, jakby, siłę tej prostoty, tych zasad Small Worlda. Mm -hmm. To, jak one są. Uniwersalne i fajne, jak wszystko ładnie się z nimi zgrywa, bo ja widzę, że spokojnie można było, było za chwileczkę jeszcze jakiś inny temat dokleić do Small Worlda i też będzie bardzo sympatycznie się grało w to. No, no więc jak najbardziej, Small World of Warcraft ta, ta, ten mix, te połączenie wyszło bardzo płynnie, bardzo fajnie i zarówno zadowoli fanów smaczkami, jak i osoby, które nie mają pojęcia o, o tej franczyzie specjalnego, bo będą się bawić. No z plusów jeszcze. To dla mnie takim największym plusem jest to, że to jest chyba najfajniejsza odsłona Small w jaką graliśmy, w tym sensie, że ma najfajniejsze cechy wszystkich Small World'ów i ich mm -hmm. dodatków. Bo zarówno ma te porty ze świata rzek, ma te artefakty, za które uwielbiałem e, Underground, ma e, ten element taki, no, e, jak to się nazywa? Tych portów, tak? Mm -hmm. Już powiedziałem chyba o tych portach, o, port portem, portu było no. i ma ten dodatkowy element tych przymierza i, i hordy, gdzie możesz mm -hmm. jeszcze dodatkowo zagrać sobie nowo Tak scala te wszystkie Tak, scala wszystkie. wszystkie takie najfajniejsze pomysły z różnych Small Worldów i daje taki miks, który jest takim w sumie the best of Small World, na mm -hmm. podstawie tych wszystkich e, odsłon, które kiedyś tam wyszły i to wszystko w jednym pudełku, mm -hmm. więc jak najbardziej plusik za to ode mnie. I ta decyzyjność też tutaj plusuje bardzo, moim zdaniem, ponieważ mamy ciut więcej decyzji w turze niż mieliśmy wcześniej w zwykłym Small Worldzie. Dzięki tym portom, dzięki temu, że możemy łatwiej się rozprzestrzeniać po planszy, to dochodzi na właśnie ta decyzja, czy rozwijamy się w obrębie naszego obszaru, ale tani, czy może chcemy gdzieś tam wypłynąć na inną wyspę i łapnąć coś, co nam da dodatkowe punkty. Więc bardzo, bardzo mhm. fajnie to tutaj też wpływa na tą liczbę decyzji. Mimo, że gra nadal pozostaje grą bardzo, bardzo prostą i raczej, no, nie szarujmy się, to nie jest gra, która będzie zadowalała jakichś tam fanów ciężkiego euro czy coś w tym stylu, bo to jest gra rodzinna i gra taka na start bardzo, myślę, że bardzo dobry gateway, czyli mhm. taka, takie wejście do planszówek jak najbardziej. W szczególności, że niedługo premiera nowego dodatku do World of Warcraft, więc myślę, że spokojnie może Rebel jeszcze i na tym. Troszeczkę ugrać, promując y, Small World of Warcraft, właśnie tym, że wychodzi nowy dodatek, można mm -hmm. sobie zagrać w przerwie. Fajna, od... Fajne czyzne promocje, nie? Tak, tak. W przerwie odgrania na komputerze mm -hmm. można odejść, zagrać ze znajomymi, na przykład, właśnie Small World of Warcraft i pobawić się tymi samymi rasami, które znamy z ekranu komputera, więc jak najbardziej plusik. Szkoda, że już nie ma żadnych innych ciekawych gier na licencji Warcrafta. Ja bym chętnie wrócił do. Tego uniwersum w formie planszówki. Gdyby na przykład wyszła nowa wersja tego od FFG planszowego mm -hmm. World of Warcraft, które było całkiem fajne, tylko dzisiaj już trochę skostniałe jak na dzisiejsze czasy, mm -hmm. zasady, no nie dzisiejsze by to było. Więc myślę, że, że to jest uniwersum, które cały czas mogłoby przyciągnąć nowych, nowych graczy. Tak jak mnie kiedyś nie przyciągnęło, może? A teraz, kiedy planszówki są dużo Właśnie. bardziej znane, to, to myślę, że mogłoby. By to być coś naprawdę fajnego. Mm -hmm. Ale wracając już i zarazem kończąc, praktycznie ten godzinny już podcast wow. mm -hmm. o Small Worldzie, to na krótko? pewno nie jest Small. Nie, 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 nie. To możemy jedynie podsumować, że to chyba jest nasza ulubiona mm -hmm. odsłona Small Worlda dotychczas. Przebijająca bądź zrównująca się z Addegrand. Addegrand tam były znowu podziemia, więc też jedne z moich ulubionych raz, bo takie wszystkie jakieś mumie, podmroki, te sprawy, mroczne elfy i tak dalej. To były zawsze moje ulubione. I ona zdycha. No ale cóż, tak jest. Ja to, to, to są moje ulubione zawsze krainy. Więc, gdzieś cóż, ułożał. gdzieś tak w podmroku. <laughs> Iwona, Iwona, jaką ocenkę byś dała temu eee, Small 85 8,59. Tak, i tak właśnie dajemy 8,5-9. Wcześniej 9 e, otrzymał od nas Small World Underground, mhm. a teraz tamten Underground będzie musiał miejsca ustąpić, właśnie World of Warcraft, jako naszemu nowemu ulubionemu Small Worldowi, który gorąco polecam. Anna tak Para. Tak. Iwona. I Adam. I polecamy zajrzeć na naszego Facebooka, na YouTube'a, czy gdzie tam chcecie indziej, żeby posłuchać innych dawniejszych odcinków podcastu. Tak. pa. pa. Dziękujemy, Cześć. pa pa.